Witam, z tej strony Cube, a oto 71. odcinek Kubła Zupki. W tym odcinku, tak jak mówiłem, zajmę się knorami, które wyszły już jakiś czas temu, właśnie takimi o. Są to azjatyckie kubki, w tym przypadku jest to szanghajski Oriental Barbecue. No i pomyślałem, że ej, skoro jadłem Korean Barbecue niedawno do Yakaty, no to porównamy sobie to do tego. Mimo tego, że jest to coś innego, bo jest to bardziej zupa, w sensie, no, kluski z wodą, aniżeli takie kluski z zalaną wodą i odlaną, no wiecie o czym mówię. Jednakże kwestia tutaj najbardziej istotna to, czy będzie to lepsze niż tamta Oyakata, co nie? Także myślę, że nie ma co przedłużać, po prostu przeczytam sposób przygotowania. Zalej porcję wrzątkiem do dolnej linii wewnątrz kubka. Odpowiada górnej krawędzi etykiety. Dokładnie wymieszaj i przykryj wierzchem. Odstaw na 5 minut i ponownie wymieszaj. Jeszcze nie wspomniałem, ile to kosztuje. Kupiłem to też w Żabce i kurczę, no nie pamiętam, ile dokładnie kosztuje. Wydaje mi się, że gdzieś koło 5 zł. Tak by to wychodziło z rachunku, jaki miałem później. No, coś takiego, także no. Ja w takim razie idę to przygotować. Także zaraz pokażę wam, jak to wygląda w środku. Tak to wygląda w środku, jest tutaj duża warstwa takiego proszku, a pod spodem czuć kluski, których no nie widać tutaj. W takim razie czekam na wodę. Tak to wygląda oczywiście po zalaniu wodą. Jeśli chodzi o zapach, to czuję tam delikatną woń takiej papryki, pomidora. Ciekawa kwestia, także ja idę tego spróbować. No to smacznego. Dobra, skończyłem właśnie jeść, także pora się wypowiedzieć na ten temat. Jakbym miał to porównać do takiego Korean barbecue od Oyakaty, to powiedziałbym, że to jest zdecydowanie słodsze. A wręcz powiedziałbym, że bardziej mi to smakuje jak taki gulasz z dodatkiem właśnie sosu pomidorowego. Niemniej jednak, mimo tego, że nie było to dla mnie zbytnio podobne do barbecue, chyba że, nie wiem, jestem w błędzie, no to jednak to jest też dobry knor, muszę przyznać. Co prawda makaron w knorze nie smakuje mi tak bardzo jak w Oyakacie, jednakże w porównaniu, no to na pewno jest bardziej syte, no bo to się bardziej je jak zupę albo kluski w sosie. No i idzie się tym napchać po prostu. Także no, spoko jest. Naprawdę mogę też polecić. Nie jest wcale takie złe, tylko trochę jednak to jest drogie, bo te 5 zł, no to... no wiadomo. Aczkolwiek dla ciekawskich mogę powiedzieć, że jest w porządku, więc... to tyle w tym filmie. Jeśli wam się podobała ta recenzja, to oczywiście zostawcie ocenę pozytywną, jeśli nie, ocenę negatywną. Dajcie znać w komentarzach, czy ten knor wam się podobał, czy nie, jeśli go jedliście. Jak również dajcie w komentarzach propozycje do następnych filmów, jakie mogę zrealizować, ponieważ jestem otwarty na propozycje. Zachęcam do subskrypcji tego kanału, jeśli jesteście zainteresowani moimi filmami z moim udziałem, jak również do uderzenia w dzwona, abyście dostawali powiadomienia o tych filmach, ponieważ z tym YouTube ma różnie. Zapraszam na moje socjalne media, gdzie najczęściej wrzucam właśnie powiadomienia o tych filmach, gdy się nie wyświetlają na YouTubie, jak również rzeczy personalne dotyczące mojej osoby oczywiście. Wrzucę czasem jakiegoś mema czy coś. No i to tyle w tym filmie. Czwarty film z 7, także jesteśmy już w ponad połowie. Mi zostaje się zatem pożegnać, także trzymajcie się, do następnego razu i bye bye.